Miliony Polaków dostaną dodatkowe pieniądze nieoficjalnie. Prezydent podpisze ustawę. Dotyczy kilku milionów Polaków. Prezydent Andrzej Duda podpisze w poniedziałek ustawę w sprawie 14. emerytury, dowiedziała się PAP nieoficjalnie w kancelarii prezydenta RP. Tak zwany 14. świadczenie ma być wypłacane w listopadzie w wysokości minimalnej emerytury, która będzie wówczas wynosiła 1250,88 zł brutto. Jak dowiedziała się PAP nieoficjalnie, prezydent uroczyście podpisze ustawę w poniedziałek. Zgodnie z szacunkami, 14 otrzyma 9,1 milionów osób. Nie wszyscy dostaną jednak świadczenie w takiej samej kwocie, ponieważ w ustawie przewidziano próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto. Oznacza to, że ok. 1,2 milionów osób pobierających wyższe emerytury będzie miało 14 pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, czyli 14 emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. 14 nie otrzyma 500 tysięcy emerytów pobierających najwyższe świadczenia w wysokości ok. 4,2 tysięcy złotych. W kwietniu 13 emerytura na wypłatę 14 rząd przeznaczył ok. 11,4 miliardów złotych. Większość emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie otrzyma w listopadzie. W wyjątkowych sytuacjach 14 będą wypłacane w grudniu, w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, i w styczniu 2022 roku, w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają 13 emeryturą. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.